Cześć, z tej strony Kornelia z kursów do matury. W poprzednim wideo podpowiedziałam Ci, jak dobrze wybrać kierunek studiów, natomiast dzisiaj omówimy sobie 5 największych błędów, jakie maturzyści popełniają przy planowaniu powtórek maturalnych. Zapraszam. Jakoś to będzie, prawda? Tylko nas nie interesuje jakość, a jakość Twojej matury. Przygotowuję do matury od lat i niestety co roku normą jest, że maturzyści na kilka tygodni przed egzaminem odzywają się do mnie zrozpaczeni, mówiąc, że totalnie nie ogarniają matmy. Bardzo bym nie chciała, żeby i Ciebie spotkała taka sytuacja, dlatego jasno i wyraźnie zaznaczę – planuj. Planuj, ale nie nazbyt dokładnie. Uprzedzę Cię, że jeżeli rozpiszesz swój plan dzień po dniu, godzina po godzinie, zrobisz to zbyt dokładnie, to wtedy wystarczy jedna czy dwie przeciwności losu, a Twój cały plan rozsypie się jak domek z kart. Jeżeli masz to zaplanowane zbyt mocno, to wtedy właśnie przy jakichś zwrotach akcji nagle okaże się, że Twój plan nie działa i możesz tutaj spotkać się z ogromną frustracją, okaże się, że cały Twój plan się rozsypie, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Jeden dział w jeden dzień. W matematyce mamy około 10 działów, więc 10 dni wystarczy na przygotowanie się do matury z matematyki. Brzmi świetnie, prawda? Jest jeden mały problem. Takie oczekiwania są totalnie nieracjonalne. Musisz dać sobie czas i cierpliwie podejść do całego tematu. Matematyka jest dosyć dużym przedmiotem i musisz sobie założyć odpowiednie ramy czasowe. Nie zakładaj, że zrobisz bardzo duży temat w bardzo krótkim czasie, bo kiedy Ci się to nie uda, po prostu spotkasz się z murem, ze ścianą i z ogromną frustracją, a tego także nie chcemy. Cierpliwość to podstawa w nauce matematyki. Wiem doskonale, że czujesz presję. Jesteś w klasie maturalnej i wydawać by się mogło, że najlepszym możliwym pomysłem będzie wrzucenie się w te najtrudniejsze zagadnienia i ćwiczenie tylko tego. Problem jest taki, że możesz się tutaj spotkać z ogromnymi trudnościami. Matematyka wymaga zaangażowania i czasu. Naprawdę z całego serca polecam Ci takie podejście, gdzie zaczynasz od tych rzeczy najłatwiejszych i bardzo stopniowo sobie wszystko utrudniasz. Dzięki temu lepiej i głębiej zrozumiesz zagadnienia i w momencie, kiedy przechodzisz tak płynnie od tych rzeczy najprostszych do tych najtrudniejszych, wszystko staje się bardziej oczywiste i łatwiejsze. Na pewno o wiele łatwiej zacząć od tych prostych rzeczy i przejść do tych trudnych, niż od razu zaczynać od tych trudnych. Zaakceptuj też błędy. Błędy są nieodłączną częścią nauki matematyki. Natomiast kiedy będziesz dużo ćwiczyć, to wypracowane umiejętności wpłyną na to, że tych pomyłek będzie po prostu coraz mniej. Tak, to się naprawdę zdarza. Wciąż spotykam maturzystów, którzy otwierają oczy ze zdziwienia, kiedy mówię im, że w arkuszu maturalnym mogą spotkać zadania na przykład z funkcji wykładniczej w kontekście chemii albo fizyki. Albo też w drugą stronę. Dziwią się, kiedy mówię, że w arkuszu maturalnym nie spotkają słowa kotangens, dlatego że kotangens został wycofany z podstawy programowej w 2015 roku. A musisz się ze mną zgodzić, że nawet najlepiej poznane pojęcia, które nie wystąpią w arkuszu maturalnym, nie wpłyną na poprawę Twojego wyniku na maturze. Więc tutaj poznaj dobrze swojego wroga, czyli podstawę programową, bo dosłownie jest to podstawa Twojej nauki. Wszystko pięknie, ale na samą myśl o tym, że masz teraz układać całą swoją przedmaturalną naukę, zaczynasz odczuwać mdłości? A co jeśli Ci powiem, że zrobię to dla Ciebie? Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się 7 września 2021 roku o godzinie 17. Na tym spotkaniu wspólnie ustalimy cały plan powtórek z matematyki, a także przewiduję prezenty. Prezentem będzie planer, a także spis zagadnień, które obowiązują Cię do matury z matematyki. Zapisz się, nawet jeśli nie masz pewności, czy dasz radę być na żywo, dlatego że tylko dla osób zapisanych przewidziane są właśnie powyższe prezenty. Kliknij w link poniżej i zajmij swoje miejsce na spotkaniu.